Jak Państwo oceniają dzisiejszy wieczór? Wspaniale. Wspaniale. Fantastycznie. Po raz szósty uczestniczymy. Redakcja BIPA wybrała najlepszych ludzi, których wręczyła te statuetki. To jest kapitalna rzecz. Uhonorowała wybitnych aktorów, których no, wszyscy przecież podziwiamy w telewizji, przedsiębiorców, organizacje. No to jest duży prestiż dla nas wszystkich. A najbardziej cenimy sobie to, że wybiera ludzi redakcja takich, którzy kreują naszą rzeczywistość, którzy no, wskazują jakieś wzorce, którzy przekazują wartości, inspirują innych i po prostu tak jak my uczestniczymy po raz szósty, to utrzymujemy ciągle ten status. I mało tego, że utrzymujemy, ale podnosimy coraz wyżej tą poprzeczkę. Ma Pani zjawiskową kreację. Proszę kilka słów na ten temat nam udzielić. Tak jak lubię coś w życiu robić, tak jak mam dużo pomysłów i wizję na życie, tak bardzo lubię również kolory, lubię piękno, więc lubię piękno tam, gdzie ja jestem, w moim otoczeniu. I też lubię sama wyglądać pięknie. Po prostu małżonek jak gdyby wspiera mnie w tym. I oprócz tego, że lubię takie barwy i kolory, jak również przy tych inspiracjach takich dla innych, to lubię po prostu piękno w domu, piękno wokół siebie, piękno na swoim biurku, piękno w otoczeniu i piękno w swoim ogrodzie, bo jestem pasjonatką też kwiatów, zieleni i właśnie też tego ogrodu, który jest znany wielu osobom, bo również pokazuje to innym. Wycieczki przychodzą, oglądają, a jednocześnie inspiruje tym innych. Stąd ta moja kreacja taka. Wyjeżdżamy, często jesteśmy poza granicą i tam, gdzie jesteśmy, spodoba mi się kreacja, kupuję. Często mam na każdej imprezie inną, ale na prostu lubię wyglądać też pięknie, tak jak lubię piękno. Jakieś dalsze plany co do rozwoju Państwa firmy? Plany rozwój to gwarantuje odniesienie sukcesu. No, pracujemy w dosyć takiej ciekawej dziedzinie jak lotnictwo. No, prawie 48 lat w tym lotnictwie, także zasób wiedzy. No, też personel, który z nami współpracuje, posiada no, doświadczenie, wykształcenie, chęć do pracy. To są wszystko te czynniki, które pozwalają odnosić sukcesy nie tylko w kraju, ale głównie na arenie międzynarodowej. A ludzie, którzy z nami pracują, to są ludzie tak wyselekcjonowani, bardzo mądrzy, ale to są ludzie również, którym przekazaliśmy te wartości, które my w firmie stosujemy, te standardy, które wymagamy. Ci ludzie bardzo się identyfikują z naszą firmą, ale my podchodzimy również do nich z jakąś empatią i żeby oni byli przy nas i chcieli z nami pracować, to my
czasami... Muszą otrzymywać przykład. Czasami z nimi robimy coś na cztery ręce. Przez kilka razy, a później oni przejmują i chcą jak gdyby spłacić ten dług wdzięczności, że zyskali coś od nas i nam to oddają.